Cześć i czołem zadanie kolejne. O, ups, moment. A dobra, mam już. Zgubiłam przez chwilę długopis. I tak, punkty A, B i C. A, B i C leżą na okręgu o środku w punkcie O. Kąt ABO ma miarę 40 stopni, a kąt OBC 10. Dokończ zdanie. Miara kąta ACO jest równa. Czyli tak, kąt ten musimy znaleźć, czyli ACO tu. Nazwijmy go alfa. Ale tak, co my wiemy? To jest 40 stopni, tu jest 40 stopni też. Dlaczego? Bo ten trójkąt tu, taki, ten O, jest trójkątem równoramiennym. Dlaczego jest trójkątem równoramiennym? Bo tu jest promień i tu jest promień. I tak samo jak zauważysz, tutaj też mamy promień. Więc ten trójkąt tutaj, ten żółty, też jest trójkątem równoramiennym. Więc jak tu jest 10, no to tutaj z tej strony też będzie 10 stopni. I dzięki temu możemy wyliczyć sobie ten kąt. Czyli tak. Kąt AOB plus 40 stopni plus 40 stopni równa się 180 stopni. Skąd to wyczarowałam? Bo miara kątów wewnętrznych w trójkącie. Miara kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180 stopni, czyli kąt AOB równa się 180 stopni minus 80 stopni. Dlaczego 80? Bo 40 plus 40 to jest 80 stopni. Jak przerzuciłam na drugą stronę, zrobiło mi się minus 80 stopni. Więc kąt AOB równa się 100 stopni. Czyli mamy tu 100 stopni. Co dalej? Mam tu i mam tu, to mogę wyliczyć ten kąt. No to go wyliczamy, czyli kąt będzie on tak BOC plus 10 stopni plus 10 stopni równa się 180 stopni. Dokładnie z tego samego powodu, co poprzednio. Bo miara kątu wewnętrznym w trójkącie BOC wynosi 180 stopni. To się równa 180 stopni minus 20 stopni. 10 plus 10 to jest 20 stopni. Przerzuciłam na drugą stronę. Zmienił mi się znak i mamy 20. Kąt BOC równa się 160 stopni, czyli tu mam 160 stopni. Mam to i to, to teraz wyliczę to. Ale że jak to? No to popatrz. Kąt AOC plus kąt AOB plus kąt BOC równa się 360 stopni. Dlaczego tak? No bo to jest kąt pełny. Więc kąt AOC plus 100 stopni plus 160 stopni równa się 360 stopni. Więc kąt AOC równa się 360 stopni minus 260 stopni, czyli kąt AOC równa się 100 stopni. Czyli tu mamy 100 stopni. I tym samym przeskoczyliśmy tutaj do tego trójkąta pomarańczowego, w którym się znajduje ten kąt, który mamy obliczyć. Tu jest alfa, to po drugiej stronie też jest alfa. I z czego korzystamy? Uwaga, zaskoczenie. Miara kątów wewnętrznych w trójkącie wynosi 180, dzięki temu alfa plus 100 stopni daje nam to. 2 alfa równa się 180 stopni minus 100 stopni, czyli 2 alfa równa się 80 stopni, stąd mam, że alfa równa się 40 stopni. Uff, dobra. To wszystko w tym zadaniu. Jak zwykle zostawiam zadania. Tam chyba miałam nawet miary kąty w okręgu na maturze. Coś takiego i to też zostawię. Dzięki za Twoją uwagę. Dzięki, że jesteś. I jak masz pytania, to pytaj. Jak masz sugestie, zasugeruj. Jak coś Ci się nie podobało, to powiedz, ale nie rzucaj gównem we mnie. Dziękuję. Pa!